No, w głębi lasu to wielka przygoda jest dla mnie, właściwie można powiedzieć międzynarodowa, dlatego że nie chcę mówić, że zobaczyłem, jak zupełnie inaczej można podchodzić do takiej dużej produkcji, bo to by wyglądało na to, że źle oceniam rzeczy, które pod tym względem, przy których pracowałem wcześniej. Ale było coś takiego, towarzyszyło tej produkcji jakiś taki rodzaj takiego niezwykłego, pozytywnego, dobrego napięcia, jeżeli można tak powiedzieć, polegającego na tym, że właściwie w każdym pionie, o którym bym nie pomyślał, pracowali zdeterminowani profesjonaliści do tego, żeby zrobić coś po prostu, coś w swojej dziedzinie najlepszego. Właściwie mogłem się zająć tylko i wyłącznie jakby mogłem się oddać skupieniu jakby na realizacji tego, cośmy sobie nakreślili, wymyślili i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie poczułem jakiegokolwiek cienia, takiego bata nad sobą, że trzeba się śpieszyć, bo nie ma już czasu, prawda? I myśmy mogli w każdej chwili na przykład przerwać, wrócić do stolika, bo coś nie idzie na przykład, i obgadać coś tam jeszcze raz. I czy zrobić wariant, czy warianty jakiejś tam sceny alternatywne, inne, inaczej podejść do tematu. Dwóch różnych reżyserów, kompletnie, kompletnie inna wrażliwość, i w obu przypadkach okazało się, że kapitalnie to zadziałało, bo i Leszek Dawid, i Bartek Konopka to są ludzie, mam nadzieję, że to działałoby w drugą stronę również, trzeba ich pytać, z którymi absolutnie się utożsamiam, którym absolutnie ufam i z którymi absolutnie chciałbym w przyszłości jeszcze pracować. Dla wielu widzów zakończenie W głębi lasu no takie niejednoznaczne i wielu widzów zastanawia się, czy Paweł spotkał się z Kamilą, czy to była jakaś jego fantazja, z jaką informacją by ich pan zostawił? Ja bym im powiedział, żeby byli cierpliwi i poczekali. Okej. No właśnie, a propos cierpliwości, jakie są szanse na kontynuację? Bo zakładam, że wiele razy pan już słyszał to pytanie. Chociaż sam Harlan gdzieś tam chciał zaprzeczyć temu, że on woli zostawić widzów z tym, co jest, i rzucić się w nowy projekt. Jak to, no, jakie pan ma informacje? Ja myślę, że w tej lub w innej formie jakaś kontynuacja być może będzie. Mnie by w ogóle ciekawiło, jak, bo ja mam pewien pomysł co do tego, jak mogłyby się potoczyć losy Pawła Kopińskiego, jego rodziny i tak dalej, i tak dalej. I sam z zaciekawieniem czekam, czy ktoś ma na ten temat jakiś pomysł. Gdzieś tam wróble ćwierkają, że ktoś oprócz mnie jeszcze w ten sposób. Ma pomysł. No, ale nic więcej nie mogę powiedzieć.